Oka, tak? Patrzę na ciebie i widzę, że może jakiś dziwny temat chyba do poruszenia. Błogość. No ale przecież seks jest błogi. Błogość. Okej. Okay. To jest coś, w czym się rozpływasz. Przestajesz myśleć, zaczynasz czuć, całkowicie w to wchodzisz. Czas się jakby zatrzymuje. Nie wiesz, czy minęło 2 minuty, czy może 2 godziny. Ja często, kiedy się kocham, ze zdziwieniem patrzę na zegarek i nagle się okazuje, że minęło, nie wiem, na przykład 2 godziny, a mieliśmy to zrobić 15 minut. I że jest 2 po południu, coś jest niewysłane, ktoś nie poszedł na pocztę. Błogość, jaki taki stan. Tak, błogość jako stan, który można osiągnąć na różne sposoby, ale seks jest jednym z moich ulubionych. I ta, taki błogi seks to jest trochę takim kontrapunktem do takiego rozładowywania napięcia przez seks. Stresu, napięcia, tak, przez szybki orgazm, przez szybki kontakt seksualny. W pewnym momencie w seksie można dojść do tego miejsca, w którym już się tylko rozpływasz. I już nic nie jest ważne. Nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba robić. Ja jakoś nigdy nie kochałam się ścigając orgazm. Zawsze to był dla mnie efekt uboczny. I czy był ten orgazm, czy nie, nie było to takie ważne. No ale to jest chyba taka najbardziej popularna forma seksu, tak? Żeby po prostu odbyć. Chyba nawet nie dojść do orgazmu, bo część kobiet nie wie, co to orgazm. Tak? Celem seksu jest odbycie stosunku seksualnego. Ja to pamiętam doskonale z moich doświadczeń jeszcze sprzed kilku lat. Seks po to, żeby odbyć stosunek. Tak, to jest coś, czego ja uczyłam się rozumieć bardzo długo. Chyba jestem trochę z innej planety tutaj. Masz szczęście. Mam błogo. Ja się uczyłam przez kilka lat dojścia do takiego stanu, kiedy intymny kontakt jest tylko dla przyjemności. Tylko dla błogości. Jest spotkaniem, który nie musi do niczego doprowadzić. Szczególnie dla mężczyzn może być trudne, tak? Bo oni wtedy nie wiedzą, co robić. Oni znają tylko to, że jest wzwód, tak? I to wiadomo. Ale co z takim z taką błogością, z takim konceptem w ogóle seksualności? Myślę, że jak ich kobieta wije się i jęczy, to zmieniają zdanie. Dokładnie, i po panowie. Prostu patrzą na tą twarz błogą twarz swojej kochanki. Ale się rozmarzyłam. Pomyślałam, że to będzie taki jakiś nudny temat z tą błogością. A można go jeść jak czekoladę. A można go jeść jak czekoladę, dokładnie. To, o co teraz poprosimy kobiety, które nas teraz oglądają? Żeby zjadły kostkę czekolady. Jedną kostkę w 15 minut. Tak. Najpierw, żeby ją obejrzały. Potem, żeby ją obwąchały. Potem, żeby ją zaczęły delikatnie dotykać palcami. Potem ustami. Potem językiem. To daje niesamowite nasycenie. I potem opiszcie w komentarzach pod spodem całe to wasze doświadczenie. Jak wam smakowała ta czekolada. Co poczułyście. No chyba, że zechcecie od razu podzielić się tą czekoladą ze swoim ukochanym albo ukochaną. I to wtedy możecie mi pisać. Okej. Dziękujemy. Dziękujemy.